Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry wydawnictwa Nasza Księgarnia. Feluś i Gucio grają w sylaby. Powiem Wam, że jest to jedna z lepszych edukacyjnych gier, z fajniejszych edukacyjnych gier, jakie mamy, bowiem jest świetnie wykonana, ma niesamowicie fajne rozmieszczenie w pudełku, zaraz Wam to pokażę. Przeznaczona jest dla dzieci od 5 roku życia, myślę, że jest to dobry wiek, aczkolwiek jeżeli Wasz maluch w tym wieku nie interesuje się jeszcze czytaniem czy sylabami, to nie ma co go poganiać. Przyjdzie czas, że się zainteresuje i wtedy możecie sięgnąć po tę grę. Oliwka już od jakiegoś czasu zaczęła czytać, składać literki w wyrazy. Totalnie inaczej u niej to idzie niż było u dużej. I tak w sumie zainteresowała się drukowanymi literkami. I świetnie idzie jej czytanie drukowanych literek, ale ja bardzo chciałam, aby zaznajomiła się z pisanymi. I dzięki tej grze jest to możliwe i mogłyśmy właśnie zacząć też poznawać sylaby w wersji pisanej, czyli coś, o co mi chodziło. Teraz zobaczcie, jak wygląda pudełko w środku. Mamy planszę, a w środku, chwila, jeszcze tutaj jest jedna plansza, a w środku mamy przegródki. No coś fantastycznego. Oczywiście, jeżeli będziecie trzymać grę na półce w ten sposób, to te przegródki, to co tutaj macie, to Wam się ze sobą pomiesza, bo to nie jest w żaden sposób przymocowane. My to sobie tutaj sami musieliśmy złożyć, ale mając grę tak, jest to świetny sposób na podzielenie tych elementów, tych kafelków bez plastiku. Nie trzeba chować do woreczka, wszystko tutaj jest fajnie, ma swoje miejsce i się tutaj trzyma na tych miejscach. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz, co się znajduje w pudełeczku, w opakowaniu. Są cztery plansze i one z jednej strony są takie same, mają miejsce na obrazek oraz na dwie sylaby, a z drugiej strony one wyglądają tak. To jest strona trudniejsza i my jeszcze nie jesteśmy na etapie składania wyrazów z trzech sylab. Na razie poznajemy po kolei wyrazy dwusylabowe. I teraz zobaczcie. Mamy na przykład lalę. Możemy położyć dziecku lalę. O, tutaj akurat tak się złożyło, że jest po drodze mama, tata, ale mamy też inne dwusylabowe, jest tego bardzo dużo dwusylabowych wyrazów. O, od razu nam tutaj się przemieniły na drugą stronę, więc Wam pokażę, jak to wygląda. Gdy dziecko dopiero poznaje, używamy strony z napisem, żeby ono mogło zobaczyć, oswoić się z tym, jak dana sylaba wygląda, czyli tutaj ułoży la i drugie la nam uciekło, tutaj jest drugie la, tutaj jest mama, one też są dwustronne, z drugiej strony na niebieskim tle są inne wyrazy, bo one będą do tych kartoników na niebieskim tle, aczkolwiek nam to bez różnicy i nieraz sobie używamy również na przykład beżowego tła do ułożenia niebieskich kartoników, ale one są tutaj w ten sposób rozdzielone. Z jednej strony niebieskie, z drugiej takie kremowe. No i tak, na początku dziecko sobie układa w ten sposób. My możemy wyjąć oczywiście sylaby, które dziecko poznało, których się uczymy i położyć je tutaj obok, żeby nie miało wszystkich dostępnych, no bo to wiecie, za trudno jest jeszcze dla takiego malucha. Także wyciągamy tylko te sylaby, które dziecko już zna, których się uczymy, które układamy i z tych sylab dziecko może układać. Następnie odwracamy kartoniki i dziecko już nie ma podpowiedzi, układa wyrazy bez podpowiedzi. Wyrazów jest tu bardzo dużo, jest tu też dużo różnych opcji gier, bo poza tymi kartonikami i tak jak już widzieliście niebieskimi, one też są zresztą dwustronne, identycznie zrobione jak te kremowe, to mamy jeszcze takie i one nam posłużą do drugiej wersji, czyli już te trudniejsze, trzysylabowe. Zobaczcie, poszukamy sobie tutaj na przykład, o, mamy malinę, o, mamy kolegę i teraz możemy zasłonić tymi
kwadracikami. One nie mają napisów. Możemy zasłonić obrazek z napisem i dziecko tutaj dokłada. Tutaj też mamy podpowiedziany kolor, jakich, której strony możemy tutaj używać. Kolega. No i dziecko musi znaleźć odpowiednią sylabę. A z drugiej strony tak to wygląda. Mali. Malina to miała być. Czyli mamy mali i szukamy jeszcze na. Oczywiście my też sobie możemy je tutaj porozkładać. Jest niesamowicie dużo opcji zabawy i nauki z tym zestawem. Ja jestem nim zachwycona i każdemu będę polecać do zabawy wspólnej z dzieckiem, do nauki sylab. Tutaj właśnie w instrukcji mamy różne zabawy. Mamy tych zabaw aż 7. 7 różnych zabaw, które możemy razem z dzieckiem się bawić. Cudowna gra, cudowny zestaw do nauki sylab, do nauki czytania. Jestem nim zachwycona i bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Idealny dla dzieci, które wchodzą w świat czytania. Więcej o Felusiu i Guciu, którzy grają w sylaby, przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link i w opisie do filmu będzie też link do Ceneo. Wrzucę Wam tam Felusia i Gucia. Będziecie mogli zobaczyć, gdzie najtaniej kupić, w którym internetowym sklepie. Wszystkie promocje się na bieżąco aktualizują, jeżeli gdzieś się jakieś pojawiają, więc fajnie sobie zawsze w Ceneo sprawdzić, gdzie najtaniej można grę kupić. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.